42. sesja Rady Gminy Kościelec obfitowała w ważne wydarzenia. Jednym z nich było wręczenie uczniom kościeleckich szkół stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów za osiągnięcia sportowe. Aby uzyskać stypendium naukowe, należało osiągnąć średnią 5,6, dotyczy to klas 4,6, 5,4, klasy 7 i 8. Wyróżnienie sportowe, żeby zdobyć, jest też wielki wyczyn, bowiem w województwie trzeba uzyskać miejsce od 1 do 10, czyli w naszym przypadku nie tylko w Polsce. I nie jest to łatwo, bo nie można 1-10 miejsce ma być kompletnie skorumowane, to ma być miejsce w zawodach organizowanych przez szkoły, związek sportowy, wielkopolski, wojewódzkie związki sportowe, czy też polskie związki sportowe. Nasze międzywojewódzkim 1 do 15 miejsce i w Polsce od 1 do 30 na turnieju na zawodach międzynarodowych od 1 do 40. Także widzicie Państwo, że nie jest to takie wcale łatwe, jak się mówiło. Dlatego przypada nam ten zaszczyt, aby spotkać się dzisiaj z dziećmi i pogratulować dzieciom, ale nie tylko dzieciom, bowiem oni bez swoich trenerów, nauczycieli i przede wszystkim rodziców niewiele by było tutaj działało. Stypendystami zostali Wojciech Stefański, Aleksander Szmajdziński, Szymon Kujawa, Maja Steckiewicz, Magdalena Sobczak, Bartosz Sobczak, Laura Bilińska, Helena Jóźwiak, Michalina Łopata, Jakub Biernat, Nadia Siupa, Patryk Świderski, Alicja Radziemska, Anna Wieczorek, Oliwia Widerska, Nikola Sobczak, Maja Baryła, Marta Witkowska, Igor Steckiewicz, Maciej Anastaziak, Lena Drost, Kacper Zięba, Krzysztof Aleksander Koza, Magdalena Ćwiek, Maciej Szczesiak, Marcel Czuła, Amelia Woźniak i Mikołaj But. Stypendystami sportowymi zostali Maciej Anastaziak, Małgorzata Sawicka, Jagoda Świderska, Miłosz Świderski, Bartosz Chęciński, Kacper Dzieciątkowski i Igor Steckiewicz. Następnie wręczono podziękowania wychowawcom i dyrekcji, którzy motywują dzieci, poświęcając im często swój wolny, pozalekcyjny czas, przyczyniając się do ich obecnych sukcesów, co często ma duży wpływ na ich przyszłość zawodową. Listy gratulacyjne otrzymali również trenerzy: Michał Kujawa, trener Bartosza Chęcińskiego, Michał Oczkowski, pod jego okiem trenuje Kacper Dzieciątkowski, Jolanta Ostrowska, Marta Hanusek i Sebastian Hanusek, trenerzy UKS KKS Kiełbaska w Kościelcu.
Stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.